Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Przez prawie 2 miesiące nie było żadnej aktualizacji w grze Brawl Stars z racji tego, że Supercell zrobił sobie wakacje. Nam niestety wakacje się już kończą, więc każdy, kto jest zasmucony z tego powodu, zostawia łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że mega fajnie się bawiliście na wakacje. Ja na przykład uważam, że to były jedne z najlepszych wakacji w moim życiu. Przez najbliższe dni, czyli wtorek oraz środę, będę wam rzucał przekozackie sneak peeki dotyczące nowej aktualizacji, która niedługo się już pojawi. Niebawem wystartuje 14 sezon w grze Brawl Stars, który będzie nazywał się Fabryka Robotów. I dostaniemy 2 nowych zadymiarzy. Sama oraz Gasa. Ale o tych 2 zadymiarzach nagram 2 osobne odcineczki, więc subskrybujcie kanał koniecznie, żeby nie przegapić odcinków. No i z racji tego, że startuje nowy sezon w grze Brawl Stars, przygotowałem dla was przekozacki konkurs. Do zgarnięcia jest aż 6 razy karnet zadymiarski, a dokładnie kody PSC, za które będziecie mogli sobie kupić gemy, a potem karnecik. Przez następne 3 dni będę rozlosowywał po 2 osoby, które zgarną nagrody. Jeżeli chcecie wziąć udział w takim konkursiku, wbijajcie pierwszy link, który znajduje się w opisie i potwierdźcie na telefonie, że macie zainstalowane Brawl Stars, wtedy mój kod Farel sam automatycznie wpisze wam się do sklepu. Albo wystarczy, że wejdziecie sami do gry i wpiszecie mój kod. Następnie w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Brawl Stars, strzelcie łapeczkę w górę, a ja życzę wszystkim powodzenia. Dzisiaj pokażę wam wszystkie nowe skiny, które zostaną dodane w nowym sezonie. I proszę państwa, moi drodzy, na samym początku, jak kupimy karnet zadymiarski, otrzymamy nowego Poco. I będzie to już 2, 4, 6, 8 skin do Poco. Desperado Poco, który jeździ na przekozackiej gitarze. Wow, wygląda naprawdę mega spoko i jest to chyba jeden z najlepszych skinów do Poco. Mogę tak śmiało stwierdzić, wy oczywiście ocencie go w skali od 1 do 10 w komentarzu, a teraz go przetestujmy. No i jazda, zobaczymy, czy podstawowy atak jest inny. Oczywiście, że tak, zobaczcie, on uderza kimiś koniki morskie. Tak, on strzela konikami morskimi. No tutaj od razu ocenka idzie do góry. Dźwięk gitary ten sam i walimy teraz ulta i spójrzcie, jaki będzie piękny. Woo! Co to było? Jakieś takie zarąbiste czaszki, a później pojawiły się kaktusy. Sprawdźmy to jeszcze raz. Uwaga, 3, 2, 1, go! Wow, jakieś takie bandyckie duchy. Dobrze to wygląda. Jak na pierwszy skin z karnetu zadymiarskiego, daję mu 10 na 10, bo jest naprawdę mega fajny, a skina do Poco, jak zawsze, było mało, więc mega się jaram, że właśnie ten zadymiarz dostanie nowego skinka. Dyszka. Moi kochani, Lola doczekała się nowego skina. Proszę bardzo. I będzie to bandytka Lola, tak? Wow. Jej broń teraz wygląda jak jakiś zwierzak. Jest to wilk z opaską na zębach. Wygląda przekozacko. Ma taką tutaj jeszcze też bliznę na oku. Fajny kapelusik, szmineczka na ustach. No, laleczka, jak to Lola, co nie? Bardzo fajnie, mi się to podoba. Przetestujmy ją. No mam nadzieję, że podstawowy atak się różni. Ciu, 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 ciu. Tak jest, strzelamy. I co to leci? Nie mogę zobaczyć, co to leci. Wy tutaj zobaczycie na pewno w zwolnionym tempie, co to jest. Zobaczcie, jak nabił nam się ult. I podstawowy atak zmienił kolor. Co jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Chyba, że się mylę. Jeżeli widzieliście to u jakiegoś zadymiarza, no to dajcie znać. Uwaga, dajemy teraz ulti, czyli naszego klona. I no niestety nasz klon nie jest tęczowy, ale jest taki sam. No ale jak nabije nam się ult, to nasz klon też strzela innym kolorem. Uwaga, 3, 2, 1, go! Też! Wow! No wygląda to naprawdę mega fajnie. Ja się jaram, Lolę jako zadymiarza bardzo lubię, więc tutaj, no, dajemy za ten skinek też 10. Kurczę, na razie same fajne skiny. Proszę państwa, Kruk też otrzymał nowy skin. Jest to 2, 4, 6, 8, 10 skin do Kruka! Kościany Kruk Zabójca! O kurde, wygląda jak prawdziwy Kruk z Fortnite'a, ten Raven skin. Każdy, kto grał Fortnite'a, kojarzy. Jak nie, to tutaj wam się wyświetla. Jest no mega podobny. I no, jaram się w opór. Takiego skinka będę chciał mieć. Wypróbujmy go. Zapomniałem wam powiedzieć, że nowy skin Loli będzie dostępny w Power League, więc koniecznie grajcie Power League, to go sobie odblokujecie. A taki skin, Raven Crow, będzie kosztował... Wow, jaki atak! Będzie kosztował 149 gemów. No troszeczkę dużo, no ale ja i tak sobie go kupię. A wy, moi kochani, pamiętajcie, jak kupujecie jakieś gemy, skorzystajcie z mojego kodu. Was to nic nie kosztuje i naprawdę mega dużo pomaga. Także dziękuję każdemu za wsparcie. Serducho dla was wielkie. No i bierzcie oczywiście udział w konkursie, żeby wygrać kodzik PSC. Za to sobie coś kupicie. No i co mogę powiedzieć? Podstawowy atak bardzo fajny. Zatrute sztylety lecą. I uwaga, ulti teraz. 3, 2, 1. Woo! Boom! Co jest? Czy wy widzieliście? Wokół mnie pojawiły się kruki. Tarcza jest taka sama. Jak skaczę, pojawiają się wokół mnie kruki. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Wyskakujemy, pojawiają się kruki, ląduje i znowu pojawiają się kruki. I są takie zatrute. Coś pięknego. No tutaj też daję dychę, no. Same fajne skiny w tym sezonie. Zbliża się Halloween i moi drodzy, Leon też otrzymuje nowego skina. 2, 4, 6, 8 skin do...
do Leona i jest to Halloweenowy Leon, zobaczcie, ma za... Wow! Chciał nas wystraszyć, ma za dużą czapkę, dlatego tak nic nie widzi, chodzi sobie, albo udawał zombiaka. Sprawdźmy jeszcze raz tą animację. I uwaga! Wow! Straszy nas! Dobrze to wygląda, sprawdźmy, czy też tak fajnie wygląda to w lobby. Uwaga! W lobby wygląda to tak samo, wychodzi i nas straszy. Dobra, przetestujmy go. Taki Leonik, moi kochani, będzie kosztował 49 gemów, więc spoko. Co jest? On rzuca tymi swoimi koszyczkami na cukierki. Dajcie znać w komentarzu, czy chodzicie zbierać cukierki i jakiego najlepszego pranka zrobiliście. Dobra, strzelamy naszymi oczywiście koszyczkami. Sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda nasz klon. Stawiamy klona, klon jest identyczny. Znikamy. I zobaczcie, pojawiły się duchy. No, mi się podoba ten skin do Leona. Nie będę tutaj ukrywał, ale mógłby, jeszcze nie wiem, może jakąś dodatkową muzyczkę mieć. Daję mu dziewiąteczkę. Nasza pani supporterka Pam dostała też nowego skina i jest to Stonk Spam. Zobaczcie, strzela hajsem do swojej walizy. Wow. Mega fajnie to wygląda, super cel. Tutaj wiecie, Stonks, kojarzycie tego mema, tego gościa, To The Moon Stonks. W Fortnite był ten skin, teraz robili Stonk Spam, no, czy ja wiem, czy to w tym community jest takie ważne, żeby takiego skina dodać, no raczej chyba nie, no ale przetestujmy ją. No i Pam oczywiście będzie kosztowała 49 gemów. Strzelamy. Wow! Czy wy to widzicie? Ona strzela normalnie wykresami z giełdy. Jaki ten atak jest potężny. Boziu, jak to wygląda? Coś jak 8-bitowy. Dobra, damy teraz sobie ulti. Bum! Ulti jest normalnie taka moneta w koło, świecąca się. No, wygląda to fajnie. Damy gadżet. No, tutaj się nic nie zmieniło. No, ale podstawowy atak. Jestem w szoku. Nie sądziłem, że taką wielką animację strzałek dadzą. Fajnie by było, że jakbyśmy stracili naprawdę dużo, dużo HP. Sprawdźmy, czy tak jest. To nasze strzałki giełdowe świeciłyby się na czerwono. Wiecie, jak wszystko rośnie na giełdzie, są strzałeczki zielone do góry. A jak giełda się sypie, no to czerwone strzałki. Zobaczymy, czy jak zaczniemy piszczeć, piszczymy. No nie, nasze strzałki niestety nie są czerwone, ale i tak szanuję za animację. Temu skinowi daję tylko i wyłącznie 7. Hrabia Dracula Mortis też, moi drodzy, dostał skina. I jest to naprawdę mega fajny skin. Boże, ile ma skinów? 2, 4, 6, 8, 10, 12 skin. Jasny Mecha Mortis oraz mroczny Mecha Mortis. Spójrzcie na to. Jaka animacja. Wow. Tak wygląda pierwszy skin. Wygląda naprawdę turbo mocno. Jak jakiś taki Optimus Prime z Transformersów. Tutaj mamy złotą wersję. No, ta złota wersja też całkiem fajna. Kurczę, wszystkie skiny są mocne tutaj u Mortisa. No i ciemna wersja. Wow. Wybierzemy sobie tą pierwszą. Fioletowa chyba mi najbardziej przypada do gustu. On wygląda jakaś taka postać z Lola. Kurczę, ten taki szybki, co mieczami ciął. Ja w Lola bardzo mało grałem, ale kiedyś nim grałem. Więc pewnie wy wiecie, o kim mówię. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. I jak też wam się on z nim kojarzy. Uwaga, teraz damy ulta. Wow, jaka kula ognia poleciała. Co jest? Czy to nie jest Mortis? Uwaga, teraz gadżet. Ciach, kołowrotek. No mega mocno to wygląda. Ten skin będzie mega drogi. Z racji tego, że mamy 3 warianty kolorystyczne. Do tego jeszcze będzie dodatkowo 9 pinów. No to, moi drodzy, będzie kosztował 300 gemów. Jeżeli będziecie kupowali, nagrywajcie krótki filmik. Podsyłajcie mi na mój email kotfarem@gmail.com i być może to ty zgarniesz w następnym odcinku kod PSC o wartości megaboxa, bo wracamy też z tymi konkursami. No, atak jest naprawdę mega fajny, iskry się za nim sypią. No tutaj dajemy, moi drodzy, 11 na 10, bo jest naprawdę fajny i robi wrażenie. W tej aktualizacji do gry zostały dodane jeszcze 2 nowe gadżety do 2 zadymiarzy, a jednym z nich jest Buzz. I w końcu, zamiast tej swojej bojki zapasowej, dostał kolejny gadżet, który nazywa się okulary rentgenowskie. Buzz widzi wewnątrz wszystkich krzaków w obszarze działania jego super ataku przez 12 sekund. Sprawdźmy, przetestujmy. Przy okazji też przetestujemy nowe środowisko, moi drodzy. Spójrzcie na to, jak wygląda przekozacko nowe środowisko. Dajemy okulary i jak widzicie, chodź tu nitka, podświetla nam to krzaki, gdzie dokładnie kto stoi. To się na pewno nam przyda, bo jak będziemy chcieli sobie sfokusować jakiegoś ziomeczka, żeby nabić sobie na nim ultimate attack, bo każdy chyba dobrze wie, że jeżeli ktoś jest w obrębie baza, no to wtedy jego ultimate attack się ładuje. I spójrzcie na to, stajemy sobie w tym miejscu i na przykład Colta nie widzimy. Dajemy okulary i Colt nam się pojawia. Bardzo fajnie to wygląda. A, te beczki możemy niszczyć w tym nowym środowisku, okej. Oj, czy ja się przyciągnąłem? No i został nam do pokonania tylko i wyłącznie Frank, 6 kubów. Dobra, panie Franku, uciekamy, nie trafia. Prawo, lewo, gadżet, no i padam. Ciężko jest pokonać Franka bazem, no ale wiemy, na czym polega ten gadżet. Z pewnością nam ten gadżet się przyda, jak będziemy grali jakieś trójki w Power League'u na przykład, żebyśmy wiedzieli, gdzie kto się skampił.
Pan Skarbonka też doczekał się nowego gadżetu. Jak dobrze wiecie, mieliśmy tylko skarbonkę, czyli rzucaliśmy tą świnkę, ona wybuchała i dzięki temu rozwalała na przykład jakąś ścianę albo zadawała 1000 punktów obrażeń. Teraz, moi drodzy, dostajemy nowy gadżet, który nazywa się Dash Monet. Przy następnym rzucie monetą Griff wystrzeliwuje 33% więcej monet. Sprawdźmy. Tak normalnie strzelamy, zobaczcie, w kierunku skrzynek. Ciach, 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 ciach. Teraz dajemy gadżet i uwaga, czy poleci więcej tych kulek? Tak jest, chyba jeden rządek więcej poleciał, tak mi się wydaje. Teraz poleciały 3, a teraz będą 4, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Czyli lecą 4 rzędy naszych pocisków. O kurde, El Primo, El Primo, El Primo. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Ult! Nie to! Nie w tym kierunku strzeliłem ultem, nieważne, dobra. Lejemy tego El Primo. Będzie skakał, będzie skakał. Uciekł w drugą stronę. Ten nowy gadżet z pewnością nam się przyda, kiedy będziemy startowali gierkę. Na przykład idziemy sobie krzakami, a w krzakach stoi taki El Primo, gdzie zazwyczaj mogliśmy mu zabrać 3/4 tylko jego obrażeń, a teraz jak dodamy jeszcze... Wow, gadżet! No to po prostu jesteśmy w stanie go pokonać. Fajnie to wygląda, jaram się w opór, Griff super postać, więc oby tak dalej. Moi drodzy, wyposażenia, które możemy sobie dodawać do naszej postaci, kiedy wbijemy określony level... Ich cena została zmniejszona. Teraz pierwszy poziom będzie kosztował 40 złomu, drugi poziom 100 złomu, a trzeci poziom 200 złomu. Więc mega się jaram. W łatwiejszy sposób będziemy mogli sobie teraz ulepszyć nasze wyposażenia. Do gry został dodany jeszcze nowy tryb, który nazywa się Ostatni Żywi. Wydarzenie specjalne, ale niestety ja nie mogę go zagrać, ponieważ nikogo nie ma dostępnego w wersji deweloperskiej gry Brawl Stars, więc przyznam wam, na czym będzie polegał ten nowy tryb. Trzech graczy kontra robobandyci. Zepsute roboty odwróciły się przeciwko nam. Ośmiobitowiec jest naszą ostatnią i jedyną nadzieją. Ma w sobie tajny kod i musi przetrwać za wszelką cenę. Chroń ośmiobitowca przed falami złych robotów, aż czas upłynie, aby wygrać mecz. Zbieraj zadymiarskie monety, aby utrzymać ośmiobitowca w walce. Brzmi ciekawie ten tryb, jak widzicie, w różnych miejscach na mapie mamy monety. Jak ktoś będzie dostępny, na pewno w następnym odcinku nagram dla was ten tryb. Kilka postaci też dostała nerfa w postaci zmniejszonego damage'a oraz zmniejszenia HP oraz kilka postaci dostało buffa, czyli zostały ulepszone. Nerfa dostały takie postaci jak Penny, Carl, Crow, Bonnie oraz Janet, szkoda Bonnie i Janet, a buffa za to dostały Buzz, Poco, Nita, Lola, Jackie oraz Mac. Mac to w końcu się przydało, bo jest ona naprawdę mega słabą legendą. Dajcie znać w komentarzu, który skin wam się najbardziej podobał. Mi najbardziej spodobał się Kruk i na pewno sobie go kupię. Na dzisiaj to było tyle, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!